Witam Cię bardzo serdecznie, Maria Bocardi z tej strony. Zapraszam Cię na niesamowitą podróż. Za chwileczkę zobaczysz trzy karty i wybierzesz jedną z nich. Ale zanim wybierzesz tą kartę, bardzo proszę, zastanów się, jakie masz pytanie do Wszechświata, jakie masz pytanie do energii anielskich, na które pragniesz uzyskać odpowiedź. Zapraszam Cię z głębi mojego serca na dalszą część tego filmu. Namaste, Maria Bocardi z tej strony. Dzień dobry, bardzo mi miło powitać Cię na naszym dzisiejszym spotkaniu. Będzie to czytanie z kart archanielskich, czyli odpowiedzią na Twoje pytanie będzie przesłanie jednego z archaniołów. Dlatego bardzo proszę, odetchnij teraz głęboko. Zadaj w Twoich myślach pytanie, na które pragniesz uzyskać odpowiedź albo wskazówkę od siły wyższej. I wybierz jedną z kart. Karta numer 1, 2, 3 albo 4. Teraz napisz w komentarzu, który numerek wybierasz. Jeżeli Twój wybór padł na kartę numer 1, to jest to przesłanie od Archanioła Gabriela. W odpowiedzi na Twoje pytanie daje Ci on następującą wskazówkę. Zadbaj o balans i harmonię w Twoim życiu, również o krystaliczne myśli, słowa i działania, o czystość Twojego serca, ale również czystość w świecie materialnym, czyli czystość Twojego otoczenia. Archanioł Gabriel mówi, że wszystko to, czego pragniesz, może zostać Ci zesłane przez siły wyższe, ale musisz z głębi serca o to poprosić. Czyli poproś, a będzie Ci dane. W sprawach, które są dla Ciebie ważne, zachowaj czystość. Oznacza to, żeby iść tą drogą tego, co prawdziwe, tego, co dobre, tego, co czyste po prostu. Czyli jeżeli masz jeszcze jakieś może ciemne intencje, to najwyższy czas, aby je usunąć, ponieważ w tych sprawach, w których pragniesz uzyskać pomoc, pragniesz uzyskać wsparcie, potrzebujesz tej czystości, czystości Twojego serca i wtedy wszystko potoczy się tak, jak tego pragniesz. Archanioł Gabriel pojawia się również jako taki przewodnik w sprawach, które są związane z komunikacją oraz sztuką. Czyli jeżeli pytasz o pewne sprawy, to może być on wskazówką na to, aby zadbać o jasną i czystą komunikację, czyli jak komunikujesz się z innymi w tych sprawach, o których prosisz o pomoc. Czy Twoje słowa są jasne? Może trzeba zapytać tej drugiej strony, jak rozumie Twoje słowa, jak rozumie Twoje słowa mówione, jak rozumie Twoje słowa pisane. Oczywiście połączenie ze sztuką. Sztuka to jest we wszystkich możliwych dziedzinach. Sztuka to sztuka życia, sztuka to sztuka kreowania, sztuka manifestacji. Jeżeli więc Archanioł Gabriel pojawił się w odpowiedzi na Twoje pytanie, zastanów się, jak możesz bardziej w Twoim życiu więcej uwagi przeznaczyć na sztukę. Czyli to może być wizyty w galeriach, w jakichś muzeach, czytanie książek innych autorów, ale również może to oznaczać, że w Tobie są gdzieś nieodkryte pokłady inspiracji, które warto wykorzystać, aby stworzyć coś, namalować obraz, stworzyć coś wyjątkowego, może uszyć sobie jakieś piękne ubranie, może stworzyć jakiś film, może zrobić jakieś piękne zdjęcia. Czyli jeżeli to właśnie ten archanioł był odpowiedzią na Twoje pytanie, to zadaj sobie takie głębokie pytanie do Twojego serca. Jak mogę w moim życiu więcej miejsca przeznaczyć na sztukę i komunikację? I wtedy masz pewność, że Twoje marzenie, Twoje pragnienie albo pomoc, o którą prosisz, będzie Ci dane i będzie mogło się zrealizować.
Jeżeli Twój wybór padł na kartę numer 2, to jest to Archanioł Uriel. No, Archanioł Uriel należy do jednych z najbardziej chyba wyjątkowych przewodników, ponieważ pokazuje nam nasze słabości i nasze wady. Jeżeli więc to on jest odpowiedzią na Twoje pytanie, bo Twój wybór padł na tą kartę numer 2, to w sprawach, o których pytasz, trzeba będzie zmierzyć się ze swoimi własnymi słabościami. Czyli tym wszystkim, co Cię blokuje, co Cię hamuje, co gdzieś w Twoim wnętrzu, w Twojej podświadomości sabotuje Twoje marzenia, Twoje pragnienia. To mogą być różnego rodzaju wzory wyniesione z dzieciństwa, z naszej rodziny, z wychowania, z miejsca, w którym mieszkamy, prawda? Wszystko ma jakąś tam globalną świadomość danej wioski, danego miasta, danego kraju. Czyli jeżeli to właśnie Archanioł Uriel się pojawia, to jest to ten kolor rubinowy, purpurowy i wtedy trzeba będzie tak poważnie zmierzyć się ze swoim własnym mrokiem, ze swoimi własnymi cieniami. Odpowiednikiem w tarocie Archanioła Uriela, dla mnie osobiście, to jest karta Eremity, dlatego jest to również takie przesłanie, że z Archaniołem Urielem warto spotykać się w samotności, może na jakichś długich spacerach albo w czasie medytacji, prosić go o pomoc, prosić go o wsparcie i on wtedy pokaże Ci Twoje słabości, pokaże Ci, co należy przemienić, co należy wyciągnąć z tej podświadomości, aby to usunąć, aby się tego pozbyć. Dla mnie Archanioł Uriel jest takim wspaniałym przewodnikiem w procesie przemiany ołowiu w złoto, czyli tym procesie alchemicznym, żeby najpierw zobaczyć ten ołów, czyli najpierw zobaczyć to wszystko w Tobie, w Twoim wnętrzu, w Twoim otoczeniu, co Ci nie służy. Archanioł Uriel pomoże Ci popatrzeć na Twoje życie z innej perspektywy i wyszukać również takie może drobnostki, które w jakiś sposób Ci szkodzą i wynikają one z Twojej podświadomości. Może być to tak, że będą to jakieś nieodpowiednie osoby w Twoim otoczeniu, może w ogóle miejsce, w którym mieszkasz. I Archanioł Uriel pomoże Ci wybrać tą właściwą drogę, żeby dojść do realizacji Twoich marzeń, Twojej misji, Twojego powołania, ale to nie będzie takie leciutkie i łatwe, tak klik i gotowe, tylko trzeba będzie troszeczkę czasu, troszeczkę energii w to poświęcić, ale za to ten proces pod opieką Archanioła Uriela będzie bardzo pięknym przeżyciem, bardzo pięknym doświadczeniem. Dlatego jeżeli to właśnie Archanioł Uriel pojawia się w odpowiedzi na Twoje pytanie, to odetchnij teraz głęboko, wyraź Twoją wolę do Wszechświata, poproś Archanioła Uriela o pomoc, o wsparcie, aby prowadził Cię na Twojej drodze zmierzenia się z tym wewnętrznym cieniem, z wewnętrznym mrokiem, odzyskania całej Twojej siły, całej Twojej mocy i realizacji Twoich marzeń i pragnień. I tutaj najlepszą taką radą, którą mogę Ci dać w tej sytuacji, są ceremonie, które prowadzę. Czyli na mojej stronie bukardimaria.com w zakładce ceremonie, tam masz wszystkie możliwe spotkania ze mną w takiej uroczystej formie, uroczystych wykładów i tam jest bardzo dużo ceremonii, które dotyczą właśnie pracy ze swoimi własnymi ograniczeniami, ze swoimi cieniami, ze swoją podświadomością i czasami wystarczy obejrzeć jedną, dwie, trzy te ceremonie i wtedy już dokładnie wiesz, jak masz iść do przodu i jak masz się uwolnić z tych krępujących Cię więzów i zrealizować siebie. Jeżeli Twój wybór padł na kartę numer 3, to jest to Archanioł Michał, czyli niebieski płomień, szafirowy płomień. Naturalnie każdy z nas wie, że Archanioł Michał jest symbolem ochrony. To on walczy z demonami. Jeżeli więc Twój wybór padł na tą kartę, oznacza to, że potrzebujesz ochrony, potrzebujesz obrony. W tych sprawach, które są dla Ciebie ważne, albo ogólnie w Twoim życiu. Ponieważ gdzieś w Twoim otoczeniu są może ludzie, którzy źle Ci życzą, są może jakieś złe energie, może nagromadziło się dużo jakichś energii demonicznych, energii negatywnych i pierwszym takim priorytetowym działaniem
w sprawie, o którą pytasz, albo ogólnie dokładnie teraz będzie oczyszczenie i ochrona. Tutaj oczywiście, jak i we wszystkich sprawach, możesz liczyć na moją pomoc. Na mojej stronie mariabucardi.pl znajdziesz rytuały świec intencyjnych u mnie, rytuały ochronne, rytuały oczyszczające, ale również talizmany i kamienie mocy. No i oczywiście możesz się również umówić ze mną na termin, abyśmy mogli przyjrzeć się bardzo dokładnie temu, co Ci nie służy i co złego kręci się gdzieś w Twoim otoczeniu, z czym należy się uporać. Tutaj bardzo dobrą wskazówką będzie również mieszanka kamieni do tworzenia wody kryształowej do picia. Mieszanka, która pomaga wyznaczać granice i mówić nie. Czyli jeżeli pojawia się Archanioł Michał, to trzeba zadbać dużo, dużo bardziej właśnie o swoje granice, być bardziej asertywnym, bardziej o siebie zadbać na zasadzie energetycznej, czyli czy oczyścić aurę, czy oczyścić karmę. I tutaj we wszystkich tych sprawach możesz liczyć na moją pomoc. Jeżeli Twój wybór padł na kartę numer 4, to jest to Archanioł Rafał. Naturalnie, uzdrowienie. Czyli w sprawach, o których pytasz, pierwszym krokiem będzie uzdrowienie. Uzdrowienie może Twoich wewnętrznych ran, które ktoś Ci kiedyś zadał, czy w przeszłości, czy może nawet w dalekim, dalekim dzieciństwie. Uzdrowienie, odnowienie i regeneracja, czyli zielony promień. Tutaj będą wskazane wszystkie techniki, które są związane z uzdrawianiem i regeneracją, czyli czy spacery, czy zmiana diety, czy masaże, czy praca z kryształami, z kamieniami mocy, czy wszystkie inne techniki, które znasz z moich książek, z moich e-booków, z moich wykładów, z ceremonii, to wszystko będzie idealne. Ponieważ jeżeli to właśnie na tą kartę padł Twój wybór, czyli na tą kartę numer 4, to w tych sprawach, w których potrzebujesz pomocy, tym pierwszym krokiem jest odzyskać siłę, odzyskać moc, odzyskać wiarę, odzyskać nadzieję i zregenerować Twoje ciało. Ponieważ ciało jest pojazdem dla Twojej duszy. W zdrowym ciele zdrowy duch. Czyli jeżeli zaczynasz od uzdrowienia swojego swojego ciała, swojej aury, to jest to ten pierwszy etap, który poprowadzi Cię dalej do tej pełni siły, pełni mocy, motywacji. I to można tak troszeczkę porównać do wojownika. Jeżeli to właśnie ta karta jest odpowiedzią na Twoje pytanie, może oznaczać, że masz za sobą już długą, długą drogę jakiejś takiej walki o swoje marzenia, swoje pragnienia, walki z przeciwnościami losu i nagle teraz stajesz w takim momencie jak taki poraniony wojownik. Poraniony wojownik, wszędzie się krew leje i teraz musisz się zregenerować, zanim będziesz walczyć dalej. Bo to jest klucz. Ty nie możesz z takimi krwawiącymi ranami walczyć dalej, bo daleko nie pociągniesz. Najpierw regeneracja, najpierw odnowienie, najpierw uzdrowienie, a potem dopiero Twoja dalsza droga. Oczywiście również w tych sprawach możesz liczyć na moją pomoc. Wszystkie formy pomocy znajdziesz na mojej stronie mariabucardi.pl. Tam w menu możesz wybrać sobie różne rytuały, różne inne spotkania ze mną i wtedy uderzać w to, co dla Ciebie ważne, aby zrealizować te przesłania, które dzisiaj otrzymujesz. I oczywiście pamiętaj o tym, o czym powtarzam już ponad 20 lat mojej praktyki, że wszelkie wróżby, wszelkie przesłania, które uzyskujesz od siły wyższej, wymagają wymiany. Nie wolno brać czegoś, nie dając niczego w zamian. Czyli jeżeli jesteś tutaj dzisiaj i uzyskujesz te przesłania, to konieczna jest wymiana, aby siły wyższe widziały, że dajesz coś z siebie, to wtedy otrzymasz coś z powrotem. Czyli jeżeli coś dajemy, to wraca do nas 7 razy. Jak można dać wymianę za obejrzenie takiego filmu? Jak można dać wymianę za te przesłania, które dałam Ci dzisiaj? Oczywiście pierwsze i najważniejsze, serduszko, komentarz, to już jest również forma wymiany, ponieważ Ty
przesyłasz tą odpowiedź, ty przesyłasz to podziękowanie dla mnie za przesłania, które otrzymałaś albo otrzymałeś. Jeżeli czujesz jednak w twoim wnętrzu, że ta wymiana jest nie dość dobra, nie dość wysoka, czyli w twoim wnętrzu czujesz, że ci to tak bardzo pomogło, że chcesz dać coś więcej, to oczywiście możesz wysłać darowiznę na magiczną oazę, na wszystkie stworzonka, które są pod moją opieką, czyli na pokarm, dla wszystkich zwierzątek, które mieszkają w magicznej oazie. Możesz wysłać datek na posadzenie drzewa w magicznej oazie albo wspierać stowarzyszenie onosemina.org, którego jestem prezydentem i które dba o różnorodność gatunkową lasów. Chronimy stare lasy, ale również sadzimy nowe. To jest również forma wymiany. Ale najważniejsze i takie podstawowa forma wymiany to zawsze jest to serduszko, to światełko wysłane w podziękowaniu za to, co otrzymujesz. I pamiętaj, to dotyczy wszystkich filmów, które oglądasz. Jeżeli ktoś ci pomaga, jakikolwiek film oglądasz i on dał ci coś w twoim życiu, jakiś wykład, jakaś książka, to wyślij podziękowanie. To podziękowanie może mieć różne formy, nawet zwykłego listu do autora, nawet jakiegoś pięknego komentarzu, jakiejś pięknej recenzji napisanej gdzieś na jakimś serwisie, ale jest to, wynika to z głębi twojego serca i jest to podziękowaniem za to, co otrzymujesz. To jest moja podstawowa zasada również w moim życiu. Ja zawsze staram się dawać więcej niż biorę, niż otrzymuję. Zawsze staram się dawać więcej i wy dokładnie o tym wiecie, że zawsze jak zamawiacie u mnie cokolwiek, to zawsze jest jakiś prezent. Czy w paczuszce, czy w formie pomocy, zawsze jest tego więcej, zawsze jest coś dodatkowo. Nigdy nie jest tak, żeby czegoś było za mało. To jest taka moja podstawowa zasada mojego życia, ponieważ od tylu lat zajmuję się duchowością, rozwojem osobistym, energiami wszechświata, że wiem, jakie to jest ważne. I pamiętaj, że jeżeli dajesz z głębi serca w podziękowaniu za coś, to ze wszystkich stron wszechświata to do ciebie wraca. Opowiem ci na koniec taką historię, która teraz przyszła mi do głowy, ponieważ to tak pięknie związane jest z tym tematem. Wiesz, to było przed czasem Różowego Słonia. Byłam wtedy w Sintrze, w resorcie Penalonga. To jest ogólnie moje ulubione miejsce w Portugalii. Zresztą wiesz, jeżeli obserwujesz mnie na Instagramie, to wiesz, że bardzo często tam jestem. I byłam w restauracji. I była kelnerka i tak jakąś czułam taką sympatię do tej kelnerki, czarnoskóra kelnerka. Nie można chyba teraz tak mówić. Osoba o ciemniejszej skórze niż nasza biała, czy jakoś coś w tym sensie. I ona pochodziła z Mozambiku. I ona była taka miła za każdym razem, gdy byłam w tej restauracji. I oczywiście za każdym razem, ja zawsze daję w restauracji napiwki i tak dalej, ale ona była jakaś taka, mimo tego, jeszcze bardziej miła niż normalnie. I tego dnia, kiedy byłam wieczorem w tej restauracji, czułam, że ona ma jakiś problem, że taka jest jakaś przygnębiona. I tak przywołałam ją do mnie, że niby coś tam chce zamówić albo o coś zapytać i zapytałam ją, czy wszystko w porządku. Ona mówi, tak, wszystko w porządku. A ja widziałam w jej oczach, że wcale nie jest coś w porządku. Widziałam, że jest taka ciemna energia, która ją atakuje. Taka ciemna energia skądś. I moim pierwszym odruchem było, że zdjęłam z mojego nadgarstka bransoletkę mitycznych drzew Edenu, którą sama sobie kiedyś zrobiłam, z hematytu i czarnego onyksu oraz ze srebra i założyłam jej tą bransoletkę na rękę i powiedziałam, ona cię będzie chronić i ona ci da siłę i ona ci da moc. I ona tak bardzo mi podziękowała i była taka zaskoczona niesamowicie, no bo to był bardzo spontaniczny gest, a w takich miejscach, w takich resortach, na takim poziomie ludzie się tak nie zachowują. To było dla mnie bardzo spontaniczne i nie zastanawiałam się, czy to są jakieś tam reguły savoir vivre, dobrego wychowania czy niedobrego wychowania, po prostu tak czułam. I wyobraź sobie, że na koniec wieczoru, no oczywiście przychodzi rachunek, prawda? I położyła ten rachunek, poszła, ja otwieram ten rachunek,
a ten rachunek był dokładnie na 111 euro. 111 euro. I jak ja zobaczyłam, że ten rachunek jest na 111 euro, to wiedziałam, że siły wyższe chciały mi coś pokazać. Że siły wyższe chciały mi pokazać, że jestem na właściwej drodze. I to nie było tak, że coś tam było, nie wiem, doliczone czy coś w tym sensie. Wszystkie te pozycje się zgadzały i dawały dokładnie sumę 111 euro. Czyli ona nie mogła tam czegoś dodać albo czegoś ująć. Wszystko było tak, jak zamawiałam. Wszystko i tyle to kosztowało. I przywołałam ją do stolika i powiedziałam do niej, że przyniosła mi rachunek na anielską cyfrę 111. A wiadomo, że osoby z Afryki, one bardzo wierzą w siły, w energię i ona powiedziała, że ja jestem dla niej aniołem, ja jej przyniosłam anielską pomoc w tym momencie, gdzie tego tak bardzo potrzebowała i że siły wyższe po prostu teraz, ona nie wiedziała, że 111 to jest w numerologii jakieś tam przesłanie anielskie, ale jak jej to powiedziałam, to napisała na tym rachunku podziękowanie dla mojego anioła i żebym miała na pamiątkę ten rachunek. Do dzisiaj ten rachunek mam, napisała tam swoje imię, nazwisko i wyobraź sobie, że byłam tam ostatnio, właśnie w tym resorcie Penalonga i powiedziała mi, że ta bransoletka jej uratowała dokładnie 3 razy życie. Od tego czasu. To jest właśnie to, gdy dajemy coś z głębi serca, gdy czujemy, że chcemy coś dać z głębi serca i nie zastanawiamy się, jak ta druga osoba to przyjmie, jakie są zasady, jakieś społeczne czy inne, bo po prostu tak czujemy i tak działamy. I tym pięknym akcentem kończę dzisiaj nasze spotkanie i życzę Ci z głębi mojego serca spełnienia wszystkich Twoich marzeń, wszystkich Twoich pragnień, realizacji siebie i pamiętaj, że zawsze jestem do Twojej dyspozycji. Może nie od razu odpowiadam na listy, ale jeżeli zamawiasz coś w sklepiku mariabucardi.pl czy w sklepiku bucardimaria.com, to zawsze wszystko jest w odpowiednim momencie, tak jak siły wyższe wskazują i zawsze uzyskujesz moją pomoc w tych momentach, kiedy ich najbardziej potrzebujesz. Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia. Twoja Maria Bucardi. Nadszedł teraz moment, aby sprawdzić, czy już subskrybujesz mój kanał i czy masz aktywne powiadomienia. Aby nie przegapić żadnych nowych treści i żadnych transmisji na żywo. I może dokładnie teraz masz już ochotę napisać komentarz pod filmem. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Również wszystkie pytania zawsze pisz w komentarzu. Ja staram się na nie na bieżąco odpowiadać.